Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Wysoka Rado, otwieram 27. sesję Rady Gminy Mielec. Ponieważ jest, proszę Państwa, duże rozemocjonowanie tematem likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie. Te emocje tutaj sięgają zenitu, a emocje nigdy nie są dobrym doradcą, proszę Państwa. To też wnosiłbym o zdjęcie punktu 4 i 5 z dzisiejszego porządku obrad, czyli uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie i uchwały w sprawie ustalenia planu sieci granic obwodu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Mielec, czyli z porządku punktu 4 i 5 dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Anna Czergiel. Ja jeszcze chciałabym jednak złożyć wniosek, aby nie zdejmować z porządku obrad punktu 4 i 5, dlatego że po prostu my jesteśmy już zmęczeni tą sytuacją i chcemy, żeby o losach dzisiejszej szkoły, żeby o losach szkoły podstawowej w Rydzowie zadecydować dzisiaj. Dokąd będziemy dojechać? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, obydwa razy wnioski. Szanowni Państwo, może zaproponuję 5 minut przerwy, abyśmy z radcą... Szanowni Państwo, chciałbym skonsultować z radcą prawnym. Ale co to jest, panie przewodniczący, konsultować? Głosujemy jeden wniosek, głosujemy drugi, obojętnie nawet w jakiej kolejności. Dziękuję bardzo. Przekonał mnie pan. Ale jakie 3 wnioski? 3, 2. Wniosek, który pani Czerkiesowa złożyła, nic nie wnosi, bo on jest w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Przypominam Wysokiej Radzie, że porządek obrad można zmienić bezwzględną większością głosów. Obydwa razy wnioski? Każdy osobno. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania wniosku formalnego wójta gminy Mielec o ściągnięcie z porządku obrad punktów 4 i 5. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Sześć? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Stwierdzam. Ile jest? Ktoś się wstrzymał? Pan przewodniczącego chyba nie liczyła pani. 8? Za. Jeszcze raz, szanowni państwo. Żeby była pełna jasność. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania w sprawie wniosku formalnego wójta gminy Mielec o zdjęcie z porządku obrad punktów 4, podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Rydzowie i punktu 5, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej. Kto z Państwa radnych jest za zmianą? Ze zdjęciem. Za zmianą porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad. Proszę bardzo, kto jest za? 7. Ja siebie nie głosowałem, nie liczyłem. Kto jest przeciw? Ale przedtem pan głosował za. Liczyłem. Szanowni państwo, jeszcze raz. 7-7 miałem, tak? Szanowni państwo. Szanowni państwo, żeby była pełna jasność. No jest pełna jasność. Wniosek pana wójta nie przeszedł. Thank you.
Wniosek pana wójta nie przeszedł. Nie. No nie, nie uzyskał większości. Nie uzyskał większości, więc zawsze się zastanawiamy. Głosowanie jest źle przeprowadzone. Szanowni Państwo, bo tutaj... Pani sekretarz, bardzo proszę. Nie, ja się nie będę wypowiadała, radca prawny może się wypowiada. Bardzo, bardzo proszę, radca prawny. Prosiłem o przerwę, szanowni Wysoka Rado. Ale panie przewodniczący, radca prawny ma pan policzyć głosy? Nie, nie. Żeby nie było, szanowni państwo, żadnych wątpliwości. Ale teraz to nie ma formułę unieważniającą. Ale się powie. Nie ma? Nie ma? Nie ma pani radcy? Jest pani radny. Czekamy. Nie no. Ale panie przewodniczący. Dobrze. Ale czego pan oczekuje w takim prostym... Nie no, bo doszły do... jakie było... Usłyszałem wniosek, że... Jest pani radca tak. Chyba, że mamy to konsultować, aż się zmienią wyniki, bo to chwila pewnie nie wie. Prosiłbym, szanowni państwo, jednak o 5 minut przerwy, naprawdę. Panie przewodniczący, po głosowaniu. Dobrze. Szanowni państwo, więc 7-7 było, tak? Wniosek formalny pana wójta nie uzyskał akceptacji i porządek obrad przedstawia się następująco. Trzeba by się zastanowić do wójta, żeby po prostu no, może ponowił sesję. Bardzo proszę, pani sekretarz. Może nie chodzić, bo porządek obrad był. Ale zostały ściągnięte z porządku obrad. Teraz nie wracamy. Pani sekretarz, bardzo proszę. Tryb pracy Rady jest uregulowany w statucie. My nie możemy dowolnie procedować, tylko musimy trzymać się tego, co mamy w statucie zapisane. Sesję zwyczajne zwołuje przewodniczący Rady Gminy w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Tyle. Na wniosek. Pani przewodniczący, ja czytam. Proszę. To, co jest zapisane w statucie. Proszę bardzo. Przewodniczący ustala porządek obrad, miejsce, datę i godzinę ich odbycia. O terminie i miejscu odbycia obrad przewodniczący powiadamia radnych na piśmie najpóźniej na 7 dni przed ustalonym dniem odbycia posiedzenia. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. I sesje nadzwyczajne. Przewodniczący obowiązany jest zwołać na wniosek wójta. I drugi przypadek, co najmniej 1/4 ustawowego składu. 4 rady. Ja bym prosił, żeby wójt zwołał, proszę wójta, żeby zwołał w początkach marca. Ale zwrócił się do mnie. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Ale przedtem pan głosował za. Nie. Liczyłem. Kto jest przeciw? Albo komuś uderza władza, albo uderza woda sodowa, bo dzisiaj się im zabiera. Jeżeli komisje nawet między sobą i chce z innej komisji uczestniczyć, to już by je zarzut. No, pod takimi względami robicie. Nie wiem, albo komuś uderza władza, albo uderza woda sodowa, bo dzisiaj się im zabiera.